Ale słuchaj, bo czekaj, jak już mówimy o tych sędziach, to jeszcze dorzucę. Podobno za tydzień ci ławnicy, co to nie są zaprzysiężeni, w Sądzie Najwyższym. W Sądzie Najwyższym z kolei, podobno część z nich ma być zaprzysiężona. Ale w Trybunale Konstytucyjnym? Diabli wiedzą gdzie. No, tam jest taka nagła potrzeba, że trzeba byłoby paru zaprzysiąc. Ale ja rozumiem, że jak oni będą zaprzysiężeni, to można ich podesłać. Delegować, czekaj. Żebry, to się nazywa delegować. Z ławnik Sądu Najwyższego delegowany do Trybunału Konstytucyjnego celem dobicia do 10. A co, przypomnijmy też, że chodzi o ławników, których wybrał Senat. Nie pomyśli... Nie, wybrał naród. No bo ta cała konstrukcja miała być taka, że będą ławnicy w Sądzie Najwyższym, bo w Sądzie Najwyższym sędziowie, jak wiadomo, nie wiedzą, co robić. Trzeba im dodać element ludowy. Narodowy znaczy. Tak. I to oni mieli być tym elementem narodowym, wybranym przez Senat, tylko naród źle Senat wybrał i Senat wybrał nie tych ławników, co trzeba i żeby oni... Czyli jak to zawsze w Polsce te konstrukcje piętrowe w którymś momencie po prostu się łamią? Nie, w Polsce po prostu nie wolno budować pierwszego piętra, bo to stwarza zagrożenie konstrukcyjne dla całości. Proponowałbym parterowe domki, a najlepiej ziemianki. To ma szansę się utrzymać. Tak. Reset obywatelski.